przyjęta. Kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie poprawy bezpieczeństwa parku imienia dr. Henryka Jordana. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Piątej Krowodrza wnioskuje o podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób korzystających z terenu i otoczenia parku poprzez anulowanie wszystkich pozwoleń na wjazd samochodów na teren parku, wprowadzenie zakazu ruchu wszelkich pojazdów na terenie parku z wyjątkiem samochodów pogotowia ratunkowego oraz straży pożarnej, dopuszczenie dostawy towarów do punktów gastronomicznych za pomocą wózków ręcznych, zamknięcie bramy wjazdowej i uruchomienie furtki dla pieszych od strony ulicy Ingardena, wyznaczenie miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzenia obiektów gastronomicznych zlokalizowanych na terenie parku w następujących lokalizacjach: przy bramie ulicy Ingardena, przy bramie Alei 3 Maja, przy bramie Alei 3 Maja, wylot deptaku Reymana. Usunięcie samowolnie zamontowanych bramek do piłki nożnej na łące w pobliżu górki Saneczkowej. Usunięcie blaszanego garażu z okolic budynku KS Krakowie. Zdjęcie asfaltu z trawnika przy alejce prowadzącej do budynku KS Krakowie. Likwidacja parkingu przy budynku KS Krakowie. Zabezpieczenie słupkami przed wjazdem samochodów na deptak Reymana od strony ulicy Reymonta i od Alei 3 Maja. Zabezpieczenie słupkami chodnika prowadzącego do bramy od strony ulicy Ingardena. Uzupełnienie płaskowników w ogrodzeniu parku. Usprawnienie awaryjnego demontażu barier przy wjeździe do parku od strony Alei 3 Maja. Usunięcie poprzeczek przy bramach. Przy bramkach, przepraszam, i wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych. Paragraf 2, uchwała wchodzi w życie z tym podjęciem. Proszę Państwa, bardzo wiele samochodów jeździ po parku obecnie. I przy okazji właśnie tam wizytowania klubu KS Krakowia zauważyliśmy, ja zresztą też zrobiłem takie badanie, że kilka dni pod rząd tam jeździłem i sprawdzałem codziennie. No i rzeczywiście wiele samochodów tam parkuje. O, tutaj mamy zdjęcie, które obrazuje nam to, co się dzieje przed wjazdem do bramy od strony ulicy Ingardena. Te samochody parkują na chodniku. W związku z tym piesi są zmuszeni wchodzić do parku ulicą. Wjeżdża. No, wtedy też następuje wjazd tych wszystkich samochodów, które następnie krążą po parku. Więc tutaj jest wniosek o to, aby tą bramę zamknąć, żeby ona była na stałe zamknięta. Natomiast tu, gdzie stoją teraz te samochody przy tym chodniku, uruchomić bramkę, która by obsługiwała ruch pieszy. Następnie tutaj widzimy samochód, który jest przy okrąglaku, przy tak zwanej Jordanówce. Też tutaj trzeba zwrócić uwagę na koszta śmieci, które tutaj jest w takim bardzo eksponowanym miejscu, co też nie przydaje urody temu miejscu. Tutaj mamy trzy rzeczy. Jeden to jest właśnie te samochody, które tutaj częściowo mają takie wjazdówki z roku chyba 2008, z tego co pamiętam. A część tych samochodów w ogóle nie ma żadnych pozwoleń. Po prostu to są klienci, którzy przyjeżdżają, bo tutaj mamy też fitness klub, przyjeżdżają klienci do fitness klubu, podjeżdżają sobie przez park elegancko, parkują na bardzo dużym parkingu i tutaj jest cała połać wyasfaltowana. Nie widzimy uzasadnienia do tego, aby w parku takie połacie były wyasfaltowane, żeby tutaj sobie samochody parkowały. To jest, park nie jest miejscem do parkowania samochodów. Trzecia sprawa, która jest tutaj ujęta, to jest właśnie ten blaszany garaż. On jest tutaj zasłonięty takimi drewnianymi panelami. Niemniej jednak tam z tyłu po prostu jest blaszany garaż. Też nie znajdujemy uzasadnienia dla lokalizacji garaży na terenie parku imienia Henryka Jordana. Kolejna sprawa to są te bramki, które się tutaj pojawiły na łące, która zawsze, odkąd pamiętam, służyła do leżakowania, do opalania. Tutaj to było miejsce, które było wolne. Tutaj co najwyżej jeszcze były urządzane takie rzucanie tymi talerzem. Słyszycie tam? Jak się nazywa? Frisbee. Aha. No więc tutaj nagle się pojawiło boisko. W przypadku, kiedy jest boisko piłkarskie, to tutaj już żadnego spokoju zażyć niestety nie można. Także tutaj to też powinno być likwidowane i to jest tutaj w naszych
postulatach zawartych. To jest część asfaltowa, wyasfaltowany trawnik, który jakby ułatwia ścinanie zakrętów tym wszystkim samochodom, które wjeżdżają do, bo tutaj mamy wjazd właśnie do, tędy się wjeżdża do KS Krakowie. Także to, to też należy wszystko usunąć ten asfalt i wprowadzić z powrotem trawnik. No, to, to, to jest dalsza część tych, tego parkingu przy KS Krakowia. Także tak, tak wyglądają te sprawy. Chodzi tutaj też o usprawnienie bramek pieszych do parku, bo mamy takie, oprócz głównych bram wjazdowych są trzy takie bramki piesze, które w chwili obecnej są bardzo niskie. To jest taka poprzeczka. Pan Zdzisław ostatnio po pikniku krowoderskim bardzo dotkliwie zahaczył głowę. Mały przód mózgu. Także, także tutaj to jest bardzo niebezpieczne i także jest, że te bramki są niedostępne dla osób na wózkach inwalidzkich, wózkami dziecinnymi, tam nie można wjechać, tam są bardzo wysokie stopnie, to jest wyjątkowo, tak, jest to bardzo niewygodnie, wręcz niebezpiecznie zrobione. Jeszcze tutaj w sprawie tego podniesienia poziomu bezpieczeństwa rozmawialiśmy na zarządzie na temat ponawiającego się problemu samochodzików napędzanych pedałami, bo okazuje się, że ten problem znowu powraca. Myśmy się nim zajmowali, kiedy to było, trzy lata temu. Natomiast on z powrotem staje się problemem, ponieważ tych samochodów jest dosyć sporo, urządzane są takie wyścigi. Taka młodzież dorastająca jakby zachowuje się tak dosyć ekspansywnie, tak to nazwijmy, jakby park był tylko podporządkowany tym samochodzikom. Myślę, że tutaj w tym zakresie też trzeba będzie dokładnie się przyjrzeć temu, ile tych samochodzików jest i jakiś sposób funkcjonowania ich troszeczkę ograniczyć, wydaje mi się, bo no, ta ekspansja jest chyba zbyt silna. Bardzo proszę. Znaczy ja mam uwagę do piątego punktu od dołu, czyli zabezpieczenie słupkami przed wjazdem samochodów na deptak Rejmana od strony ulicy Rejmonta 11 Maja. To polega na tym, że wyglądałoby, żeby to były składane słupki. Z tego względu, że względu bezpieczeństwa przy imprezach masowych, jaką są mecze, tam powinien być możliwość wjazdy i karetki i policji przede wszystkim, bo no też sobie teraz szanuję z tobą, bo tam autobusy, czy samochody policyjne stoją podczas meczu i gdybym ustawili tam słupki, czy zawnioskowali, to żeby tam stały słupki, no to ze względu bezpieczeństwa bardzo jest dużo możliwe, że nam to odmówią. A jeżeli będą składane słupki, które na przykład na czas meczu będą mogły być złożone i dzięki temu służby mogą przejeżdżać, no to wtedy jakby istnieje też, no, jak najbardziej ma to sens, ale zgadzam się, że ten deptak nie powinien być użytkowany przez samochody i wydaje mi się, że to mogło być kompromisowe rozwiązanie. Ale to samo jest przy głównym wejściu do parku od strony 3 Maja. Tam są te barierki wyciągane i one gdyby działały prawidłowo, to nie ma żadnej przeszkody, żeby to wyciągnąć na okres, kiedy ktoś potrzebuje wjechać, mówię o pogodowie czy straży. I to samo tam by można było zrobić, tylko że to jest w wykonaniu zygitu tak zrobione, że jest to wciśnięte na siłę i nie ma siły. Bez dźwigu tego się nie wyciągnie. Znaczy pan Edward śmiechał ze mną, ale... No próbowaliśmy w dźwigę, no niestety. Trochę siły brakło. Jeszcze mam pytanie, bo czy przypadkiem nie jest tak, że w tym momencie ten wjazd od ulicy Ingardena jest jedynym otwartym wjazdem do parku? Nie, bo od 3 maja też jest otwarty. Tylko tam są to słupki. Barierki. Znaczy tutaj jest zapisane, że poza samochodami pogotowia ratunkowego straży pożarnej. Tak. Także sposób, jak te samochody będą mogły wjeżdżać, no to już jest po stronie zarządcy parku. No, są takie metody, czy to właśnie składane słupki, czy odpowiedni klucz, to już jest, no jakby nie będziemy tutaj chodzili w
ściśle techniczne rozwiązania. Myślę, że taka jednostka jak Zikint tego typu sprawy ma opracowane i opanowane. Także to oczywiście musi być dostępne dla tych pojazdów. Wnioskowałbym o uszczegółowanie tego zabezpieczenia. Tam jest jeszcze jedna sprawa. Pan Szota ma zezwolenie do jazdy po chodniku. On tam wjeżdża właśnie od tyłu przez tą bramkę taką dodatkową i jedząc po chodniku. To też by trzeba było rejestrować, bo chodniki nie są do tego, żeby po nich jeździć. Oczywiście. Także myślę, że to właśnie w tym zakresie punktu pierwszego. Anulowanie wszelkich pozwoleń na wjazd do samochodu i żeby ta zaopatrzenie było za pomocą wózków ręcznych. Po prostu. Kwestia przejścia 100 metrów. Tak, tak, więc to jest do zrobienia. Tak, na przekład 100 metrów. Kto z Państwa jest za tym, aby wprowadzić poprawkę z zabezpieczeniem składanym słupkami przed wjazdem samochodu na Dedla Greymana i tak dalej. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że przy jednym wstrzymującym i 15 za jest poprawka została przyjęta. Czy jeszcze jakieś? Bardzo proszę. Proszę bardzo. Punkcie drugie. Wprowadzenie zakazu ruchu wszelkich pojazdów na terenie parku z wyjątkiem porządkowym. Służb ratunkowych, porządkowych i utrzymania terenu. Słuszna uwaga. To jest pierwszy w punkcie trzecim. Zamknięcie bramy wjazdowej i uruchomienie furtki dla pieszych od strony ulicy Ingardena w nawiasie pochodniku. To jest dopisek. Wyznaczenie miejsc parkingowych dla pojazdów do zaopatrzenia obiektów gastronomicznych zlokalizowanych na terenie parku, zastępująca lokalizacja. Przy bramie ulicy Ingardena 2 sztuki, przy bramie Alei 3 Maja. Nic. Przy bramie Alei 3 Maja wylot ptaku Reymana 2 sztuki. Czyli żeby przy Ingardena były 2 sztuki i przy Reymana 2 sztuki, tak? I rozbiórka, nie usunięcie blaszanego garażu, tylko rozbiórka blaszanego garażu. I pozostawienie? Czyli rozbiórka i usunięcie. Rozbiórka to jest... Bo sama rozbiórka nas nie... Nie. Ja bym zostawił usunięcie. Proszę Państwa, to może głosujmy po kolei, prawda? Czyli przy pierwszym mamy punkt drugi, czyli wprowadzenie zakazu ruchu wszelkich pojazdów na terenie parku z wyjątkiem służb ratunkowych, porządkowych i utrzymania terenu. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Ta poprawka została przyjęta jednogłośnie. Kolejne. Zamknięcie bramy wjazdowej i uruchomienie furtki dla pieszych od strony ulicy Ingardena. Dopisek jest w nawiasie po chodniku. No, ja nie bardzo rozumiem, o co to chodzi. Że furtka, ale to jest zamknięcie bramy wjazdowej i uruchomienie furtki po chodniku, no to nie bardzo. Poprawka jest w nawiasie po chodniku. To nie jest za. Z ruchu pieszych po chodniku. Umożliwienie ruchu pieszych po chodniku. Czyli jakaś jest korekta? Tam nie ma furtki, tam jest brama, taka sama jak ta wjazdowa. Ktoś był i widział, tam są dwie bramy. Ale poprawka jest po chodniku w nawiasie. Trzeba zamienić, napisać nie furtki, tylko bramy. Dojście po chodniku. Umożliwienie dojścia po chodniku. Pieszych. Zamknięcie bramy wjazdowej i otwarcie bramy dla pieszych. I uruchomienie furtki dla pieszych od strony ulicy Ingardena. Myślę, że to jest umożliwienie ruchu. Proszę Państwa, taka jest poprawka. W nawiasie po chodniku. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał głosu? Mniejszy.
Dziękuję. Stwierdzam, że przy... 11 przeciw, 5 wstrzymujących. Poprawka nie została przyjęta. Kolejna. Wyznaczenie miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzenia obiektów gastronomicznych zlokalizowanych na terenie parku w następujących lokalizacjach. Przy bramie ulicy Ingerden na dopisek jest w nawiasie dwie sztuki. Przy bramie Alei 3 Maja, przy bramie Alei 3 Maja wylot deptaku Reimana w nawiasie dopisane dwie sztuki. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Proszę wysoko podnieść rękę. Nie, jeden wstrzymujący. Tak. Czyli przy 15 za, jeden wstrzymującym została poprawka przyjęta. Następna poprawka. Zamiast słowa usunięcie z rozbiórka blaszanego garażu w okolicy budynku KS Krakowia. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Proszę wysoko podnosić dłoń, bo trzeba liczyć. Stwierdzam, że przy 8 za, 5 przeciw i 3 wstrzymujących poprawka została przyjęta. Kolejne. Zabezpieczenie słupkami przed wjazdem samochodów na deptach Reimana od strony ulicy Reymonta i Alei 3 Maja oraz tutaj dopisy, oraz wprowadzenie znaku drogowego strefa ruchu. Może wyjaśnić, dlatego że to nie jest droga publiczna. Mhm. Została zniesiona uchwała Rady Miasta w październiku 2020 roku. Więc tam nie obowiązują przepisy drogowe. Aha, no to tak. Wypadałoby tam ten znak postawić, bo znaki są, tylko nie obowiązują. Kto z Państwa jest za? Nie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta jednogłośnie. I ostatnie. Usunięcie poprzeczek przy bramkach i wykonanie pochylnień dla niepełnosprawnych od strony Alei 3 Maja. Ale taki, ale tam są trzy takie bramki. Przy bramach. Od 3 Maja, od Reymana. To trzymaj też opcję Reymana. Mamy to? No to może być bez, można wykreślić. Ale to jest w zasadzie bezprzedmiotowe, bo chodzi o wszystkie. Czyli wycofujemy to. To w takim razie są wszystkie. Czy jeszcze jakieś? Bardzo proszę. Pytanie, bo w drugim punkcie, jeżeli jest wprowadzenie zakazu ruchu wszelkich pojazdów, no to w tym momencie na terenie parku, no to jak to w tym momencie nie likwidujemy na przykład możliwości wjechania samochodu, który wwiezie elementy sceny do na przykład do tej sadzawki. To jest jednorazowe dla tak samo wojsko jak przyjeżdża tam w czasie różnych uroczystości, odsłaniania pomników i tak dalej. Czyli czasową zgodę. Tak, to są na wydane zezwolenia takie jednorazowe na W chwili obecnej to są pozwolenia bezterminowe. I one już funkcjonują tam ileś lat, po 5 lat. Także no taka sytuacja absolutnie nie może się utrzymywać. Czy jeszcze jakaś poprawka? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.